Miejski Zarząd Dróg i Mostów zmienił organizację ruchu dla pieszych i rowerzystów na ciągu wzdłuż ulicy Świętego Wojciecha. Do tej pory funkcjonowała tam droga rowerowa, a teraz panuje równouprawnienie zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych. Jak tłumaczy Emilia Tura, rzecznik MZDIM, zmianę postanowiono wprowadzić, ponieważ ruch pieszych jest w tamtym miejscu wysoki, zwłaszcza w weekendy letnie, nawet wyższy niż ruch rowerzystów. Rzecznik twierdzi również, że priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort zarówno pieszych, jak i rowerzystów i kierujących samochodami. Jak tłumaczy MZDIM, zmiana ma poprawić komfort pieszych i rowerzystów. Tymczasem okazuje się, że ci drudzy są niezadowoleni z takiego rozwiązania. Artur Kondratowicz, rowerzysta, uważa, że zaprojektowany jako droga dla rowerów odcinek od Warpia do Kładki nie przetrzymał nawet jednego sezonu. Wraz z oddaniem go do użytku na tym odcinku DDR pojawili się piesi, którzy mieli prawo skorzystać z tego udogodnienia, ale pod pewnymi warunkami, m.in. ustąpienia pierwszeństwa rowerowi. Po wprowadzonych zmianach tego obowiązku nie ma. Rowerzyści zwracają uwagę, że bardzo częstym widokiem w tym miejscu są piesi poruszający się całą dostępną szerokością tej trasy, a to znacznie utrudnia przejazd jednośladem. Rowerzyści chcą poddać sprawę pod dyskusję i wypracować wspólne, satysfakcjonujące obie strony stanowisko. MZDIM poinformował, że obserwuje zachowania uczestników ruchu i wszelkie decyzje będzie podejmował w miarę potrzeb.